76 km przejechane, 8,2 dalej pokazuje stan komputera, niby spalania tego gazu. Oczywiście to pewnie jest troszkę więcej, ale testujemy. Oczywiście tak jak napisałem wcześniej, do 3000 obrotów na trasie 100 km na godzinę, no i trochę miasta, trochę Elbląga przejechane, trochę Pasłęka. Taka jest trasa do pracy, trochę Pasłęka, trochę Elbląga i trasa S7. Na trasie S7 stówka, przy wyprzedzaniu tam do 110 to bardzo rzadko dochodzi, 105. Staram się tak trzymać 3000 obrotów i zobaczymy, ile zrobimy takimi prędkościami na całym zbiorniku gazu. 39 litrów od pustego zbiornika na full weszło, a więc testujemy dalej, zobaczymy przez te parę dni. Oj, troszeczkę się rozpędziłem. Przez te parę dni zobaczymy, jak to będzie wyglądało spalanie na całym zbiorniku. Kolejny dzień, 93 km prawie. Komputer pokazuje 8,3 litra gazu na 100 km. Przypomnę, do zbiornika weszło od zera, bo miałem wyjechane do zera, 39 litrów i ciekawe, ile Fordzik przejedzie na całym zbiorniku. 1.8 Ford, 125 koni, benzynka z gazem, 2010 rok, gaz świeżo założony. No i zobaczymy, jak to pali przy takiej dziadkowej jeździe, a później zobaczymy, może nie cały zbiornik, ale ze 100 km zobaczymy z takim pędem po mieście do 60, no na trasie 120-130 i zobaczymy wtedy, ile spali i będzie jaka różnica. A na razie mamy 97,5 km zrobione, 8,2 już spadło, jak widzicie. Jedziemy dalej. Kolejny raport z trasy. Na liczniku 141 km, 8,2 wskazanie komputera, w mieście wskakuje do 8,3, na trasie 8,2, czasami 8,1 nawet spada, 141 km, na benzynie z tego co obliczałem 4 km przejechał, bo od zimnego silnika do nagrzania i do przełączenia robi z kilometr 200. Temperatura jest codziennie taka sama, także liczę z kilometr. A tutaj światełka cały czas full, nic się nie przełączyło. Troszeczkę się ochłodziło, 3 stopnie Celsjusza, mamy rano po godzinie 7. Jak widzicie, 8,8 wskoczyło, ale to wszystko przez to, że jeżdżone było trochę po mieście. Jednak w mieście szybciutko idzie do góry wartość spalania. 158,5 km przejechane, 8,8, wyjechaliśmy na trasę S7, jedziemy oczywiście do stówki. Kolejny raport, kolejny dzień. Przejechane 244 km, spalanie według komputera 8,8. No podskoczyło, tak jak mówiłem, kurczę, to miasto było. Wczoraj troszeczkę opadło do 8,7, no ale troszeczkę było znów wieczorem po mieście i wskoczyło na 8,8. No i przejechane 300 km. Jak widzimy, wskazanie komputera spalania 8,8. Było dzisiaj też troszeczkę miasta, a więc nie udało się dużo zbić na trasie. O, a na gazie jedna kropeczka się już zaświeciła. Także gazu już mamy coraz mniej. Ciekawe, czy przejedziemy 400 km, czy je więcej. I'm
czas na kolejny raport. Minęło właśnie 360 km. Na tym zbiorniczku jeszcze jeździmy. 8,7 udało się zbić. Kropeczka jedna na wskaźniku gazu. A więc powoli zbliżamy się do zakończenia tego testu. Ile Ford Focus zrobi na pełnym zbiorniku gazu 39 litrów? Ile zrobi kilometrów? 400 km, za chwileczkę pyknie. Cały czas jedna dioda, nie zmieniła się jeszcze na czerwone. Oczywiście odjąć 10 km na benzynie, czyli jest 390 na gazie. No ciekawe, 390 jakby było, no to 10 litrów. I zobaczymy, czy ta prędkość do 100 km na godzinę będzie wystarczająca, żeby oszczędzić. No i kochani, czas podsumować test spalania gazu LPG przez samochód Ford Focus. Jak widzieliście, wyszło 416 km na całym zbiorniku 39 litrów. Już po odjęciu 10 km na paliwie, a więc spalanie wyszło w granicy 9,32 litra. No ja myślę, że nie jest to opłacalne przy spalaniu, przy normalnej jeździe tego samochodu w granicach 10,5 do 11 litrów. Także koszta są bardzo, bardzo mała oszczędność. Tak dla ciekawości chciałem tylko sprawdzić przy takiej jeździe, ile ten samochód spali, bo przy takiej normalnej, no to tak jak mówiłem, 10,5 do 11 litrów. A więc jest jakaś oszczędność, ale czy warta świeczki, to pewnie nie, moim zdaniem. No ale sprawdziliśmy, chciałem to zrobić, taki test, mam nadzieję, że mi się udał, mam nadzieję, że Wam się podobał ten test. A więc podsumowanie, 416 km na 39 litrach gazu, średnie zużycie tego gazu wyniosło 9,32 bodajże, komputer pokazywał 8,8, także jednak trzeba troszeczkę do tej wartości do komputera dorzucić, no to gdzieś z pół litra niecałe, z pół litra trzeba dorzucić, ale w miarę pokazuje to ok. Jeżeli ten Was się podobał, zostawcie lajka, czyli łapkę w górę, zostawcie suba na moim kanale, a także wciśnijcie dzwonek dla lepszych osiągów i tak dalej, żebyście byli na bieżąco. Ja już kończę ten test. Zapraszam do kolejnego. Mam nadzieję, że coś pojawi się niebawem. A więc dzięki za oglądanie. Cześć.